Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Michał Leśniewski z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy rozmawiać z okazji obchodów Dnia Myśli Braterskiej, które nieprzypadkowo wybrano 22 lutego. Tego dnia urodził się twórca skautingu Robert Baden-Powell i w tym roku przypada 165. rocznica jego urodzin. Tymczasem, panie profesorze, dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, witam państwa i też serdecznie dziękuję. Święto Braterstwa polscy harcerze podejmują różne inicjatywy, organizują gry terenowe, wystawy, festiwale piosenek, mówi się także o samej postaci Roberta Baden-Powella. Sam skautem jestem, znam na tyle jego postać, ile pozwalały mi pierwsze skautowe podręczniki. Oficer, był oficer Armii Brytyjskiej, który spędził bardzo długo w Indiach i Afryce, bo z tego co się orientuję, no niemalże 36 lat może i tak. Panie profesorze, co wiemy właściwie na temat młodego Roberta Baden-Powella? Jak znalazł się w Armii Brytyjskiej? Znaczy on był ochotnikiem i to nie jest typowa kariera w przypadku Baden-Powella, dlatego że zacznijmy od tego, że Armia Brytyjska wtedy, kiedy on do niej wstąpił, czyli w 1876 roku, nie cieszyła się wielką renomą w społeczeństwie brytyjskim. Znaczy to jest już po reformach Cardwella, po pierwszym takim rzucie zasadniczych reform, a właściwie w trakcie reform, to jest Cardwella, zasadniczych reform Armii Brytyjskiej, które były jakby skutkiem doświadczeń wojny krymskiej. Ja o tym wspominam, dlatego że Armia Brytyjska kojarzyła się do wojny krymskiej włącznie, a nawet dłużej trochę z organizacją, proszę mnie źle nie zrozumieć, przestępczą. To znaczy ogólnie była takim miejscem, żołnierzy traktowano jak kryminalistów, to znaczy albo potencjalnych kryminalistów. Znaczy ogólnie armię widziano jako takie miejsce dla lumpen proletariatu, nabór odbywał się teoretycznie ochotniczo, ale bardzo często człowiek dowiadywał się o tym, że jest w armii, jak wytrzeźwiał rano i sierżant czerwony lub kapral darł się na niego, że właśnie jest w armii i wtedy ze zdziwieniem dowiadywał się, że jest w armii. Znaczy to była tak naprawdę armia mimo doświadczeń wojen napoleońskich, mimo Lorda Wellingtona czy księcia Wellingtona, tak naprawdę ona nie cieszyła się z tym. Znaczy z tym Wielkiej Brytanii cieszyła się flota i służba we flocie, armia nie. Znaczy armia, taki prosty przykład, ja teraz daty nie podam, ale w armii brytyjskiej kary cielesne zniesiono raptem pół roku przed armią rosyjską. A to były lata 70., żeby było jasne, XIX wieku, gdyż ogólnie uważano, że jako, że jest to instytucja dla lumpen proletariatu, to i osób kryminogennych, to jakby służbę, dyscyplinę trzeba wymuszać kijem. Reformy Cardwella zaczęły to zmieniać. I dlaczego mówię o tym w kontekście Baden-Powella? Bo Baden-Powell wywodził się z rodziny, która nie była rodziną, która miałaby tradycje wojskowe. To nie jest tak, bo bardzo często rzeczywiście w przypadku oficerów, nie powiem, że dziedziczyło się, ale rzeczywiście zazwyczaj synowie oficerów, przynajmniej część z nich trafiała do armii. To był taki dość naturalny porządek rzeczy. Do armii też trafiali, powiem nieelegancko, nieudacznicy, to znaczy jak nie był dziedzicem, był za mało zdolny, żeby wybrać wolny zawód, no to albo pójść do floty, nie był na tyle moralny, żeby zostać duchownym kościoła anglikańskiego, no to zostawała kariera w wojsku. Nie? Więc to pokazuje, że to nie był kierunek, do którego by szanowani ludzie zazwyczaj, którym by się udawali. A pamiętajmy, ojciec Baden-Powella był profesorem geometrii na Oksfordzie, więc to było jakby ten, no i jakby ewidentnie wybór Baden-Powella był jego jakimś osobistym wyborem z takich czy innych powodów, szczerze mówiąc nie znam tych powodów, natomiast rzeczywiście ewidentnie jako syn profesora
Oxfordu, miał szansę, że tak powiem, innej kariery, nie, niż ta. Zwłaszcza, że jak się wydaje, był dość zdolnym dzieckiem, nie powiem, że bardzo zdolnym, ale był dość zdolnym, inteligentnym dzieckiem, co o czym świadczy nawet to, że w armii służył, czy w armii służył w dużej mierze jako oficer wywiadu i zwiadu. Nie, to jednak służba, do której się raczej kieruje, czy kierują się ci bardziej inteligentni, no bo wymaga jakiejś samodzielności myślenia, orientacji i tak dalej. Nie? Tak czy inaczej, wiele wskazuje, że ten wybór wojskowy był po prostu jego osobistym wyborem, a nie jakimś rodzajem przymusu. Nie? Zwłaszcza, że wiemy, że miał pewne talenty artystyczne, zdaje się, że zupełnie nieźle grał na pianinie i skrzypcach, lubił grać, więc w teatrze, co prawda, kariera aktora była wtedy jeszcze czymś gorszym niż kariera w wojsku, bo szczerze mówiąc, status aktora był tylko trochę wyższy niż status kobiety wolnych obyczajów, że tak powiem. Więc to jest być może tak, ale mówię, jak się wydaje, to nie była osoba pozbawiona talentów innych, a jednak poszedł do armii, nie? Poszedł do służby wojskowej, biorąc pod uwagę, że mając 19 lat, czyli będąc młody, prawdopodobnie dzięki temu, że ojciec no, był kim był, no to od razu poszedł do służby w stopniu porucznika, gdyż w armii brytyjskiej wtedy no, można było sobie to załatwić, o tak to nazwijmy. No, to jeszcze nie była ta w pełni profesjonalna późniejsza armia, gdzie jednak pewne możliwości załatwiania zostały albo zlikwidowane, albo mocno ograniczone. Ale to nie zmienia faktu, wiem, że się powtarzam, że po prostu to był jego wybór. Ewidentnie z takich czy innych powodów służba wojskowa go pociągała. A jaki wpływ właściwie? Wiemy coś o wpływie samego ojca, bo który też był księdzem anglikańskim i tutaj te teorie liberalne, te teorie ewolucji pojawiają się przy jego postaci. No tak, on był z tej takby liberalnej opcji, tej takiej nazwijmy postępowej czy progresywnej opcji, ten, ale szczerze mówiąc, nie chciałbym tutaj za dużo mówić, bo nie wiem. Powiem wprost, nie wiem, jaki był wpływ. Być może właśnie wybór służby wojskowej, ale to jest tylko mój domysł, był może jakimś rodzajem buntu syna przeciw ojcu. Nie wydaje się, żeby starszy, czy ojciec Baden-Powella był jakąś osobą, nie wiem, czy brutalną, czy bardzo mocno trzymającą rygor. Chociaż w ogóle trzeba pamiętać, że no model wychowawczy w rodzinie wówczas, zwłaszcza angielskiej rodziny, no dzisiaj byłby uznany za patologiczny, więc to są zupełnie inne czasy. Pewnie nie był to liberalna rodzina według naszych rozumień, standardów, ale znowu nic nie wiemy, żeby między nimi jakieś tam... Inna sprawa, że trzeba pamiętać i to jest ważne, że ojciec wcześniej jednak zmarł. A Baden-Powell miał 3 lata, kiedy ojciec zmarł, więc niezależnie jaki by był ojciec, to ten wpływ był, nie wiem, sam Baden-Powell podkreślał, że tak naprawdę osobą, która największy wpływ wywarła na ukształtowanie jego życia, była matka. Właśnie on mówił wprost, że to kim i jaki jest zawdzięcza przede wszystkim swojej matce. Więc to ja myślę, że to pytanie ojca nie jest tu może do końca trafne, no bo mówię, rzeczywiście on miał 3 lata, może trochę ponad 3 lata, jak ojciec zmarł. Ja wiem, że współczesne teorie mówią, że te pierwsze 3 lata są i ja nie neguję tego ważne, natomiast ten bezpośredni, w sensie świadomy wpływ na Baden-Powella, więc tutaj muszę się wycofać z tego stwierdzenia, że może bunt przeciw ojcu. No nie mógł być to bunt przeciw ojcu, bo ojca nie było po prostu. Nie? Natomiast faktem jest, że Baden-Powell do końca życia, jeszcze raz powiem, podkreślał, że jego matka, która była bardzo silną kobietą i zdeterminowaną, była właśnie źródłem jego sukcesu. Źródłem tego wszystkiego, co osiągnął. Więc być może, no właśnie, to matka go pokierowała. Pamiętajmy, że dzieci w rodzinie Badena-Powella było dużo, co było normą wówczas. Łącznie z nim dzieci było, nie chcę teraz, to musiałbym szybko policzyć, ale tak jak patrzę, 11 dzieci urodziło się w tej rodzinie. Z czego z wieku dziecięcego, jeżeli dobrze widzę, przynajmniej 10 wyrosło. Znaczy nie 8, bo to było 11, 8 wyrosło z wieku dziecięcego, co
co jest niezłym wynikiem na tamte czasy, więc być może to był jeden z powodów, znaczy po prostu trzeba było dzieci gdzieś umieścić, a jako że on tam wykazywał jakieś zainteresowanie służbą wojskową, no to znalazł się w wojsku. No nawet miał powiedzieć, że w 1933, że o swojej matce, że cały sekret właśnie jego życia jest związany z matką. 1976 rok, Baden-Powell, ta kariera chyba wojskowa Baden-Powella rozpoczyna się w Indiach. Wtedy był porucznikiem. Znaczy on od razu ląduje, czy bardzo szybko ląduje w oddziałach zwiadowczych. Znaczy co ewidentnie ta armia, jaka by nie była wówczas, jednak ma świadomość, że do działów zwiadowczych potrzebni są ludzie inteligentni. I tutaj pamiętajmy, znaczy większość oficerów brytyjskich, którzy zdobywali szlify w Indiach w latach 70., zdobywa je w kontekście szeroko pojętym afgańskim. To znaczy, ja już nie mówię, że to jest czas II wojny afgańskiej, co jest nie bez znaczenia. Ale nawet jak gdyby nie było tej wojny, tak naprawdę większość jednostek w Indiach jakąś część służby odbywała zawsze na tym pograniczu afgańskim, a Afganowie byli wymagającym przeciwnikiem. Więc tam zwłaszcza zdawano sobie sprawę, że młody oficer, jeżeli trafia do zwiadu, to musiał wykazać się bystrością umysłu. Znaczy inaczej się nie dało po prostu. Nie? Ktoś, kto nie byłby odpowiednio bystry, długo by nie pożył po prostu. On zresztą potem trafia dość szybko, po zakończeniu II wojny afgańskiej, trafia do południowej Afryki po raz pierwszy, gdzie służy zarówno w dobie wojny z Zulusami, jak i później w dobie powstania burskiego, które przyniesie zwrot niepodległości Transwalowi. On tam też służy przede wszystkim jako dowódca zwiadu, jako zwiadowca, jako wywiadowca, jako oficer ogólnie zajmujący się zwiadem i wywiadem. I to jest też istotne dla jego późniejszego widzenia skautingu i celów skautingu, ale o tym, jak rozumiem, później sobie pomówimy, więc na razie to tylko tak gwoli zaznaczenia. Panie profesorze, no właśnie, co wiemy właściwie na temat jego takich realnych umiejętności i też wrażenia, jakie robił na swoich przełożonych? Czy na przełożonych, czy na podwładnych? Bo z przełożonymi to on miał problem. Z przełożonymi to miał problem, bo to widać bardzo wyraźnie w czasie wojny burskiej 1899-1902, gdzie wsławił się obroną Mafeking. I zaraz do tego jeszcze wrócimy. No, jako że tak naprawdę w pierwszej fazie wojny to był jedyny sukces brytyjski, więc stał się dość szybko bohaterem narodowym. To mu gwarantowało, czy dało awans na stopień generała majora, to znaczy majora pełniącego funkcję generała, bo takie opcje były w armii brytyjskiej. Natomiast jego zwierzchnicy nie za bardzo go lubili. To znaczy uważali, że jest samowolny, źle ulega takiej typowej dyscyplinie wojskowej, czy to był taki typowy konflikt między jakby starej daty oficerami, czyli tymi starszymi, którzy przede wszystkim cenili posłuszeństwo, lojalność, dyscyplinę, a kimś, kto był człowiekiem jednak innej trochę konstrukcji, byśmy powiedzieli, kto rozumiał potrzebę pewnej samodzielności i niezależności w poglądach. Jakby armia nie lubi, czy ma z tym problem zawsze i każda ma z tym pewien problem, nawet jeżeli umie to wykorzystać. Więc ona akurat, jego zwierzchnicy niekoniecznie za nim przepadali. To nie jest tak, że to się zmieni, żeby było później, kiedy już stanie się tą właśnie twórcą skautingu, kiedy wejdzie czy zwiąże się z tym ruchem na rzecz powszechnej służby wojskowej. Wtedy zyskasz jakby jakiś tam szacunek na przykład Lorda Robertsa czy innych przedstawicieli wojskowego establishmentu. Natomiast w tym momencie on był takim, to trochę jest podobieństwo do młodego Winstona Churchilla. To znaczy obaj prezentowali, z jednej strony chcieli być żołnierzami, pragnęli być żołnierzami, ale do tej służby wojskowej nie do końca pasowali. Baden-Powell odnalazł się właśnie w jednostkach zwiadowczych, no bo one dawały to większe pole manewru i większą swobodę. Jak wiemy, Churchill się nie odnalazł i w końcu został dziennikarzem, a w końcu politykiem. Natomiast to nie zmienia faktu, że na jego relacja z armią, mówię o Baden-Powellu, była zawsze taką relacją niejednoznaczną.
Nie, to znaczy była to w taką po angielsku love-hate relationship, no to znaczy, że tak. Z drugiej strony wiele wskazuje, że podwładni go lubili. Przede wszystkim dlatego, że był inteligentny, wbrew takim, bo był taki moment, kiedy pojawiały się pogłoski, że był zimny, bezwzględny i tak dalej, ale sam jeden z twórców tych pogłosek, Thomas Pakenham, zresztą autor bardzo dobrej monografii Wojny Burskiej, potem sam zrewidował te poglądy. Znaczy stwierdził, że to jednak nieprawda, że Baden-Powell umiał pozyskać sobie podwładnych. Znaczy oni widzieli, że podnosi te same ciężary, co oni, jakby nie starał się wyróżniać, nie wiem, był dostępny. Co więcej, nawet w stosunku do ludności miejscowej, na przykład w południowej Afryce, no w obronie Mafeking bardzo ważną rolę odegrała ludność afrykańska, znaczy bez niej to by się nie udało po prostu. I były oskarżenia o to, że on był brutalny, że używał kar fizycznych, żeby było jasne, pewnie się zdarzało, ale pamiętajmy, taka była wówczas armia. Te kary fizyczne nie omijały także brytyjskich żołnierzy. To nie jest tak, mimo że formalnie były zakazane, ale pamiętajmy, w szkole angielskiej jeszcze w latach 70. dzieci bito linijką, więc było specyficzne społeczeństwo. Natomiast, więc ja nie twierdzę, że się nigdy nie zdarzył już taki przypadek, ale wiele wskazuje, że nie tylko europejscy, ale także afrykańscy podwładni lubili, a przynajmniej szanowali go, nie? Bo traktował ich fair i wbrew takim oskarżeniom, które mówię, pojawiały się, to jednak te oskarżenia ostatecznie wycofano, to znaczy, że nawet jeżeli zdarzało mu się jakieś zachowania, które uznajemy za nie do końca dzisiaj eleganckie, no to one dotyczyły nie tylko poszczególnych grup. No po prostu czasami w sytuacji wojny oficer musi być twardy po prostu i musi być, jakby umieć wymusić, czasami wprost wymusić posłuszeństwo. Natomiast wiele wskazuje, że jednak żołnierze go lubili, dbał o nich, nie narażał bez powodu na niepotrzebne straty i ogólnie był szanowany, można w ten sposób. Panie profesorze, wspomniał już pan tutaj o zaangażowaniu w dalsze działania wojskowe przeciwko Zulusom, że stał się tym bohaterem narodowym, ale akurat po tym oblężeniu. Jak możemy, jeżeli chodzi o tę myśl wojskową, podsumować to, co działo się w trakcie właśnie II wojny burskiej i też zaangażowanie samego Baden-Powella? Znaczy sama wojna, druga wojna burska, pamiętajmy, była takim typowym konfliktem okresu przejściowego. Z jednej strony była już toczona nowoczesnym uzbrojeniem, właśnie takim, które będzie później służyć w armiach europejskich aż do II wojny światowej włącznie. Nie? Więc to już właśnie jest ten moment. Z drugiej strony to ciągle jeszcze była wojna starej daty, ale akurat Baden-Powell rzeczywiście dobrze wpisywał się w ten model nowoczesnej wojny. Znaczy rozumiał, że na wojnie liczy się przede wszystkim skuteczność, a dopiero potem, nie wiem, grafer, elegancja, nie wiem, czy rycerskie standardy. Nie? Stąd ja wiem, że w ruchu skautowym jest cały ten bardzo ważny etos honoru i tak dalej. Ja nie twierdzę, że Baden-Powell był niehonorowy, no ale dobrze wiedział, że wojna jest przede wszystkim czymś, za co ludzie płacą życiem, w związku z tym przede wszystkim trzeba być skutecznym, a dopiero potem honorowym. Nie? Więc oczywiście dobrze, jak daje się to pogodzić, ale jeżeli jest wybór, no to przede wszystkim skuteczny. No, nie wahał się stosować podstępów, zasadzek, wykorzystywać błędów przeciwnika, ale w każdym razie on rzeczywiście w sensie intelektualnym, także dzięki doświadczeniu temu zwiadowczemu, był lepiej niż inni, czy może nie wszyscy, niż wielu innych oficerów brytyjskich, przygotowany właśnie do tego nowego rodzaju wojny, wymagającej inteligencji, nawet nie tyle inteligencji i decyzyjności, czy umiejętności podejmowania szybkich decyzji przez oficerów niższego szczebla, czy podoficerów. Dobrze to rozumiał, że że wojna stała się trochę czymś innym i to widać w oblężeniu Mafeking, gdzie to nie jest tak, że on wszystkim kieruje, on zostawia swoim podwładnym bardzo dużą dozę swobody, on jakby wyznacza im ogólne cele, mówi co mają zrobić, a nie
kieruje każdym ich ruchem. Nie? Zdaję sobie sprawę, że tak się nie da i to dobrze by się nie skończyło. Więc on w tym sensie jest traktowany no, jako taki zapowiedź nowego oficera. Z drugiej strony to nie jest tak, że ta jego karta w wojnie jest złożona z samych pozytywów. To znaczy on jednak, o ile oblężeniem Mafeking, czy obroną Mafeking kierował dobrze, poprowadził ją mądrze, widać było, że ogólnie panował nad sytuacją, chociaż prawda jest też taka, że i przeciwnik nie bardzo go zmuszał do jakiejś, nazwijmy to, wielkiego wysiłku, bo to oblężenie było toczone dość niemrawo, nazwijmy to w ten sposób. O tyle no, mamy wypadek jego tam bitwy nad rzeką Elans przeciw jednemu z lepszych brytyjskich, aburskich dowódców, czy niektórzy twierdzą najlepszy, Jacobusowi de la Rey, czasami uważanego za najlepszego. No, który ewidentnie, chociaż ostatecznie bitwa kończy się sukcesem brytyjskim, znaczy Baden-Powell obronił swoje pozycje, to jednak go oskarżono o to, że w pewnym momencie trochę stracił głowę, że nie do końca panował, że trochę jakby w tej sytuacji, że na przykład porzucił żołnierzy, byli to głównie Australijczycy, i że nie do końca się jakby odnalazł w tej sytuacji, więc szczerze mówiąc, jako dowódca polowy nie do końca się sprawdził. Znaczy dobrze się sprawdził w obronie Mafeking, natomiast dobrze się sprawdził jako właśnie dowódca oddziałów zwiadowczych wcześniej, natomiast jakby w normalnej bitwie okazało się, mimo sukcesu, bo ostatecznie przyjmuje się, że bitwy nie przegrał, może nie wygrał, ale nie przegrał, co już jest jakimś tam sukcesem, no to jednak stracił trochę głowę i właściwie bardziej nie przegrał, dlatego że Jacobus de la Rey nie chciał ryzykować większych strat, a nie dlatego, że wykazał się jakimś wielkim talentem militarnym. To w takim razie, jeżeli chodzi o sam Mafeking wspomniany, to chyba to jest ten moment, w którym rzeczywiście zwraca uwagę na to, że ci młodzi chłopcy no, są odważni, rozważni, wykonują swoje zadania i to jest dla niego taka trochę lekcja podglądowa, jak scouting może wyglądać w praktyce. Tak, znaczy on tutaj trzeba, znaczy Mafeking jest ważne w dwóch wymiarach, jeżeli już mówimy w kontekście scoutingu. Pierwszy wymiar jest ten, o którym już wspomniałem. To znaczy on staje się bohaterem. Niezależnie od tego, co się dzieje potem, niezależnie od jego późniejszych wpadek, czy tego, że dowódcy go nie lubili za bardzo, to nie zmienia faktu, że to jego sukces obrony Mafeking czyni z niego celebrytę. Używając współczesnego języka. Staje się rozpoznawalną osobą i to jest ważne, dlatego że to mu, nie oszukujmy się, ułatwi później propagowanie idei scoutingu. Gdyby sobie był jednym z wielu lepszych czy gorszych brytyjskich oficerów tej wojny, to ja nie wiem, czy by odniósł sukces, znaczy, czy ktokolwiek by go wysłuchał. Nie? Natomiast jako, że był tym bohaterem Mafeking, nieważne jak je teraz oceniamy, to nie ma teraz znaczenia. Ja nie wycofuję się z tego, co powiedziałem, tylko to w takiej sytuacji nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ważny jest pewien mit stworzony wokół Mafeking i wokół jego sukcesu w Mafeking. Ten mit czyni z niego celebrytę, a więc osobę rozpoznawalną, co bez dwóch zdań ułatwi mu później jakby propagowanie idei scoutingu. Znaczy, to jest osoba, którą przyjmie osobiście król Edward VII. No, to nie jest tak. W Anglii w tamtych czasach i dzisiaj król czy królowa nie każdego przyjmuje, nie? To jest jedno. Druga rzecz to jest ta, o której pan wspomniał. To jest rzeczywiście to, że Baden-Powell, broniąc Mafeking i mając do dyspozycji to, co miał, a miał bardzo ograniczone środki, jakby korzystał z wszystkiego, co miał do wykorzystania. Więc wykorzystywał oczywiście ludność tubylczą i to nie tylko do, nie wiem, kopania okopów, znoszenia umocnień, zwiadu, ale także w walce. To nie była wojna białego człowieka wbrew pozorom, ale jakby i to by pewnie nie wystarczyło, więc wykorzystał także młodych, nastoletnich, kilkunastoletnich chłopców. Nie? Tylko właśnie, znaczy wykorzystując, po pierwsze, no, musiał do zwiadu wykorzystywać wszystko, co miał. Po drugie, no, oni mieli tą zaletę, nie? Że często byli mali, więc łatwiej było im przemknąć się. Wreszcie, no, pamiętajmy, jak strzelanie do dzieci
nie powiem, że zawsze, ale powiedzmy w tych czasach już budziło, no, nawet w społeczeństwie burskim, gdzie dojrzewało się dość wcześniej, chłopak 16-letni już był uznawany za dorosłego, no to jednak strzelanie do 12-latka było, trochę głupio było, już tak nazwijmy to w ten sposób. Ja nie chcę powiedzieć, że to był główny motyw działania Baden-Powella, bo nie, tylko jakby Baden-Powell po prostu korzystał z wszystkiego, co mógł skorzystać, a ta grupa młodych ludzi, młodych chłopców, którzy byli w Mafeking z rodzin właśnie tamtejszych rodzin, głównie brytyjskich i szkockich, ale wszystko jedno, no to był jakiś atut, czy jakaś grupa ludzi do wykorzystania, no w dość dramatycznej jednak pamiętajmy sytuacji, to znaczy właśnie oblężenia bez szans na szybką odsiecz i tak dalej. Ja bym przy okazji zauważył, że jeżeli młodych ludzi potraktować poważnie, nie jak dzieci, tylko poważnie, uświadomić, znaczy właśnie nawet nie, to nie wiem, czy do końca uświadomić, ale potraktować poważnie. Z drugiej strony wykorzystać ich naturalną skłonność do grupowych zabaw, do właśnie takiej, jakby to powiedzieć, znaczy mówię, ja mogę, nie wiem na ile współcześnie jest to model, nie, no, nie wiem jak pan, ale ja jak się bawiłem na podwórku, no to wojna, zabawa w podchody, w różnego rodzaju właśnie gry, które byśmy nazwali wojskowymi, taktycznymi, była normą i nawet nikt z nas się o tym nie zastanawiał, czy to jest ta, więc tylko po prostu no było fajne i już, nie. I on wykorzystał, po pierwsze wykorzystał tą skłonność, myślę, że nie tylko ówczesnych dzieci, czy późniejszych, no to, że dzisiaj ile młodych ludzi gra w gry wojenne, nazwijmy, no, na komputerze nawet, gdzie też muszą współpracować oczywiście w inny sposób, no bo za pośrednictwem sieci komputerowej, ale jest to jakiś rodzaj współpracy. On wykorzystał tą skłonność do właśnie wspólnej zabawy, wspólnej gry, jakieś tam pragnienie przygody, ale jednocześnie zauważył, że właśnie jak młodych ludzi potraktować poważnie, nie bać się obciążyć ich obowiązkami, to oni w olbrzymiej większości odpowiedzą tym samym. To znaczy wbrew pozorom, wbrew takiemu mniemaniu, które już wtedy istniało, mimo że wtedy dzieciństwo było znacznie krótsze i trudniejsze niż dzisiaj, które wtedy istniało, że dziecko to jeszcze jest takie, to dziecko po prostu. Nie? Ja on jakby zauważył to, że właśnie młody człowiek, nawet 11-12-letni, wbrew pozorom potrafi szybko dojrzeć do całkiem dorosłych decyzji i działań. I on rzeczywiście postanowił to wykorzystać po prostu. Tak w tym oblężeniu, a potem, a potem także w tworzeniu ruchu skautowego. Rozumiem, że pierwsze trzeba było to w pewien sposób opisać, skodyfikować, przenieść na papier i jak sobie z tym poradził. Znaczy on, pamiętajmy, już wcześniej był autorem podręcznika dla zwiadowców. I właściwie bazując na tym podręczniku dla zwiadowców, postanowił napisać taki, to się nazywa Aids to Scouting, taki rodzaj podręcznika na tego, co później nazywamy podręcznikiem scoutingu. Nie? To znaczy takiego podręcznika wychowania młodych ludzi, czy właściwie takiego wojskowego wychowania młodych ludzi. Ale nie w takim rozumieniu, jak dzisiaj pewnych szkół kadeckich, wszystko jedno gdzie, tylko raczej właśnie to, co później znamy, czy ze scoutingu ogólnoświatowego, czy polskiego harcerstwa, wszystko jedno, nie? Czyli w takim duchu dużej, znaczy z jednej strony dyscypliny, ale jednocześnie dużej dozy samodzielności, nie? Czy przyznawania dużej dozy samodzielności. To warto podkreślić, że, znaczy, bo mówimy, uznajemy go za ojca scoutingu, tylko że jeżeli on jest ojcem scoutingu, no to wtedy dziadkiem scoutingu jest Ernest Thompson Seton, nie? Który był amerykańskim, znaczy takim prekursorem scoutingu, który stworzył właśnie taki ruch Woodcraft Indians, czyli właśnie takich, nie wiem, traperów Indian naśladując, też dla młodych ludzi, nie? I w dużej mierze my wiemy, że Baden-Powell miał egzemplarz jego książki,
i że spotkali się w 1906 roku i rozmawiali. Później Baden-Powell, nie wiem, między innymi na skutek tych doświadczeń napisał tą książkę Scouting for Boys, czyli Scouting dla chłopców, która została opublikowana w 1908 roku. No i tak właśnie ze zdziwieniem się, 150 milionów egzemplarzy sprzedano, więc od tamtego czasu do dzisiaj, co się uznaje za czwartą najlepiej sprzedającą się książkę w XX wieku. Nie wiem, czy pan wiedział, bo ja się dowiedziałem niedawno, że właśnie Scouting dla chłopców jest czwartą najlepiej sprzedającą się na świecie książką w ciągu XX wieku. Ale to też o czymś mówi, to znaczy jego idea czy pomysł na scouting po prostu trafił w dobry moment. Ewidentnie trafił w pewne zapotrzebowanie. I myślę, że to jest kolejne, znaczy źródłem sukcesu jest on sam z jego trochę celebryckim statusem, jego mentalnością i umiejętnością zrozumienia pewnych potrzeb, umiejętnością uczenia się od innych, w tym wypadku przede wszystkim od Ernesta Seatona, ale też ważny jest ten element właśnie, że to trafiło we właściwym czas i właściwe miejsce. Jedno to napisać, a drugie to zacząć się w pewien sposób organizować, jak pod kątem także zainteresowania młodych chłopców, też organizacji chyba pierwszych obozów, jak sobie poradził z tą selekcją skautową. Zacznę może od troszkę innej rzeczy, znaczy, bo powiedziałem wcześniej, że to trafiło w odpowiedni czas. Nie? Czy pamiętajmy, że, bo i nie chodzi, bo tak, wiele osób się skupi na tym, że to jest przeddzień I wojny światowej, i mamy na przykład w Anglii ten National Service League, która właśnie chciała wprowadzić pobór do wojska, powszechną służbę wojskową, powszechne szkolenie wojskowe i tak dalej. To jest oczywiście część tego, żeby było jasne. To jest jakaś część tego i Baden-Powell jakby rozumiał, jakby wojna burska przekonała go, że powszechna, może nie służba wojskowa, ale powszechne przeszkolenie wojskowe jest koniecznością, jest potrzebne, ale nie tylko, a nawet nie przede wszystkim ze względów militarnych czy zbliżającej się wojny, co jest trochę dzisiaj nieporozumieniem, bo tak naprawdę ta wojna w 14 roku trochę wybuchła znienacka, trochę, znaczy to jest osobny temat, więc nie chcę go rozwijać. Natomiast to jest także taka świadomość pewnego problemu, znaczy, który od pewnego czasu widziano zwłaszcza bardzo wyraźnie w Wielkiej Brytanii, to znaczy skutków industrializacji, czy tego, że te dzieci, co widać chociażby w utworach Dickensa, są rzucone samopas, to znaczy w sytuacji, kiedy bardzo często oboje rodziców, mówimy o tych, nazwijmy to rodzinach robotniczych, czy ogólnie biedniejszych, oboje rodziców jest zmuszonych pracować, to właściwie nie ma komu zajmować się dziećmi. Że jest tak, że te dzieci wychowuje ulica. Szkoły, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, no my żyjemy w cieniu takich szkół jak Eton i tak dalej, ale to są wyjątki. Większość szkół w Wielkiej Brytanii nie reprezentowała, znaczy to nie był model wychowawczy żaden. To był model raczej antywychowawczy, byśmy powiedzieli. Nie wiem, wystarczy sobie poczytać wspomnienia Lewisa, Clive'a Lewisa, nienawidził szkoły. Nie? Więc, nie przypadkiem to w Wielkiej Brytanii nie powstanie dużo później oczywiście, no książka taka antyszkolna, znaczy nie książka, tylko piosenka antyszkolna, czyli Another Brick in the Wall, nie? Więc, bo to taka była szkoła brytyjska, znaczy była bardzo doświadczeniem bardzo trudnym i bardzo takim wychowawczo niekoniecznie bardzo dobrym. Nie? Natomiast ważniejsze jest rzeczywiście ogólnie to, że zauważenie tego, że to społeczeństwo jakby nie nadąża za industrializacją. Mimo tego, że w latach 70. i 80. te warunki pracy zostały w jakimś stopniu ucywilizowane, ten czas pracy się skrócił, nie wiem, zarobki były wyższe, nie wiem, i tak dalej. To nie zmienia faktu, że rzeczywiście w przypadku większości społeczeństwa, czyli ludzi ciężko pracujących, te dzieci wychowywała ulica.
jakby Baden-Powell zobaczył, znaczy zauważył, znaczy widział w scoutingu narzędzie do wychowawcze po prostu, żeby tych dzieci zabrać z ulicy i dać im coś w zamian, dać im coś, co pozwoli im no, stać się porządnymi, dobrymi obywatelami. Ludźmi, którzy, nie wiem, coś, takie miejsce, które wpoi im normy, zasady, które nauczy ich z jednej strony samodzielności, ale z drugiej strony dyscypliny i pokaże no właśnie inny świat niż ten świat Oliviera Twista, nie? Czyli takiego ulicznika i tak dalej. I to był jeden element. Drugi element to było zwrócenie uwagi na jeszcze jedną rzecz. Znaczy Baden-Powell, jak wielu zresztą brytyjskich oficerów, zauważyło w południowej Afryce jeszcze jeden element. Przeciętny żołnierz brytyjski był o głowę niższy od australijskiego. Dlaczego? Bo mieszkał głównie w wielkich miastach, znaczy urodził się w wielkich miastach, wychowywał, był niedożywiony z naszego punktu widzenia, a co więcej jeszcze właśnie wszechobecny smog, nie wiem, i tak dalej. A jednocześnie no, ludzie wywodzący się z tej samej, dzisiaj byśmy powiedzieli, puli genetycznej, czyli Australijczycy, no, już wtedy byli silniejsi, zdrowsi, wyżsi i tak dalej. No i jasne było dla wszystkich, że to jest efekt tego, że oni żyją głównie na wsi. I chodziło też o to w scoutingu, żeby przynajmniej na pewien czas jakąś część tych dzieci wyrwać z tych miast i dać im szansę, nie wiem, odetchnięcia innym powietrzem, zjedzenia może czegoś innego, może w ogóle bardziej regularnego jedzenia i tak dalej. Nie? I stąd idea właśnie te właśnie obozów skautowych, idea właśnie tego, żeby ten scouting, no właśnie, przenieść do natury, żeby harcerstwo było czymś, co uczy przeżycia w naturze, że miłości natury i w ogóle zapoznaje z naturą. Uczy samodzielności, ale przede wszystkim wyrywa z tego zadymionego miasta. Nie? I ten pierwszy zlot odbył się w Crystal Palace. To jest oczywiście Londyn, ale dzielnica Londynu trochę lepsza. Co jest ważne, Baden-Powell dość szybko uznał, że to powinno dotyczyć nie tylko chłopców, ale także dziewcząt. I o ile scouting dla chłopców no, powstaje nieco wcześniej, to jednak gdzieś tam w 1909 powstaje też scouting dla dziewcząt. I on rzeczywiście powstaje idea właśnie obozów. On wykorzystuje do tworzenia tej idei obozów swoje kontakty, znajomości. Nie? To znaczy to, że jest znany, rozpoznawalny, ceniony. Co więcej, jego idee scoutingu są w zgodzie z w ogóle z pewną taką wizją, która wtedy zaczyna, czy nie zaczyna, czy funkcjonuje. Ta wizja, która z jednej strony tworzy ideę miast ogrodów na przykład, czyli oczyszczenia miast, czy przebudowy po prostu miast, a z drugiej strony właśnie tego zadbania o zdrowie, nie? O zdrowie młodych ludzi w każdym wymiarze. Nie? Te są bardzo popularne idee. Źródła, one są różne, żeby było jasne. Dla części, jak dla Lorda Robertsa, to jest przede wszystkim przygotowanie dla służby wojskowej, dla innych to jest wizja właśnie zdrowego społeczeństwa, dla innych jakby danie szans ludziom z niższych sfer, ale to nie zmienia faktu, że rzeczywiście Baden-Powell wykorzystuje to i pozwala mu to właśnie organizować, czy to w Szkocji, czy to w północnej Anglii, obozy skautowe i tam uczyć młodych ludzi. Właściwie czego? No tego, co sam znał jako zwiadowca. Znaczy, przy czym traktowanie zwiadu, czy tych umiejętności zwiadowczych, nie tylko w kontekście przygotowania militarnego, ale bardziej jako właśnie takiego zapoznania się z naturą, nauczenia dyscypliny i samodzielności zaraz. I wychodziło mu to jako dydaktykowi, że tak powiem, wzbudzał podziw wśród młodych chłopaków? No wydaje się, że tak. Znaczy ja nie chcę, znaczy nie jestem tu jakimś wielkim specjalistą. Ja przyznaję się, nigdy nie byłem w harcerstwie, więc nie będę zgrywał tu specjalisty. Są osoby, nie wiem, na przykład w szkole, znaczy na Uniwersytecie imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest na przykład doktor Leszek Rysak i on jest chyba do dzisiaj nawet harcerzem, a jeżeli tak, więc on pewnie mógłby więcej na ten temat powiedzieć niż ja i lepiej. Natomiast wydaje się tak, znaczy sukces scoutingu, no myślę, że poza tym, że Baden-Powell trafił w moment i potrzebę,
to jednak wynikał z tego, że on po prostu chyba umiał to robić. Zresztą jakby w cały ruch zaangażowała się jego siostra Agnes, która będzie właśnie patronką tego skautingu dziewczęcego. Wydaje się, że także, no był, że dydaktycznie się sprawdził. A co na to właściwie brytyjskie władze i też jakby w pewien sposób, czy też Baden-Powell wykorzystywał to przykładowo, wiem, że się pojawiał w pobliżu Białego Domu, również i prezydentów, czy jakby to też był moment, sprzedawał tam samą ideę? Tak, znaczy on ewidentnie rozumiał, czy szybko zrozumiał, że tą ideę przede wszystkim trzeba sprzedać. Nie, trzeba sprzedać w cudzysłowie oczywiście. Znaczy trzeba nią zainteresować możnych tego świata. Miał to szczęście, że jak już powiedziałem, to jest w ogóle, pamiętajmy, mamy w Polsce drużyny strzeleckie, Sokoła i tak dalej. Znaczy to jest w ogóle pewna popularna na działalność w ogóle w ówczesnej Europie, w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, Theodore Roosevelt prezydent jest, nie wiem, chociaż jest w pewnym sensie prekursorem scoutingu. Oczywiście To nie jest prawda to, co powiedziałem, ale właściwie jego życiorys i jego idee nawet bardziej wpisywały się dobrze właśnie takie tradycje skautowe. Nie? On sam Krutkowicz i z takiego tego, ale był bardzo dumny ze swoich różnych osiągnięć, takich właśnie, nazwijmy to, które byśmy później określili jako skautowe i tak dalej. Więc to jest tak, że po prostu on wiedział, że to cieszy się popularnością, i postanowił to wykorzystywać, żeby tą popularność, czy ideę takiego właśnie wychowania, nazwijmy to wojskowego, czy militarnego, żeby to wykorzystać, żeby wzmocnić ruch skautowy. Jednocześnie no, chciał rzeczywiście, żeby to był w miarę, może nie jednolity, bo to nie o to chodzi, ale żeby to był jakby taki ruch ponadpaństwowy. Nie? To wiemy na przykład o jego niechęci do na przykład na czegoś, co, no sorry, wywodzi się jakoś z tradycji skautowej, czyli Hitlerjugend, ale to jakby to jemu w ogóle nie pasowało. Znaczy nie, jakby nie widział skautingu jako narzędzia indoktrynacji młodych ludzi. To nie jest tak, że skauting oczywiście jest elementem wychowawczym, wpajającym pewne wartości uważane wówczas za fundamentalne dla społeczeństwa, no ale jednak czy ruch pionierski, czy ten ruch młodzieżowy związany z nazizmem, no to było dla niego już wykoślawienie idei skautowej. To już była po prostu aberracja, bo to już było po prostu było to indoktrynowanie młodych ludzi, a jemu nie o to jednak chodziło. I on jednak widział w tym, takiej na przykład organizacji tych zlotów międzynarodowych, którym też patronował, widział właśnie to, żeby to jednak był ruch ogólnoświatowy, który no, szerzyłby pewne idee, które on uważał za istotne na całym świecie, ale właściwie nie bacząc na podziały polityczne przynajmniej, no, na ten sposób, a jednocześnie odrzucał no, te takie, no właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, czyli te takie skrajne ruchy typu Hitlerjugend czy ruch pionierski. Dzień Myśli Braterskiej obchodzony jest właśnie w dzień urodzin założyciela skautingu Roberta Baden-Powella, o którym dzisiaj chwilę sobie porozmawialiśmy. Wiedza, oczywiście nieoceniona wiedza pana profesora Michała Leśniewskiego z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.